To jest 188 odcinek podcastu Prosmawiaj IT, w którym z moim gościem rozmawiam o roli technicznego konsultanta w IT. Przypominam, że w poprzednim odcinku rozmawiałem o zaangażowaniu pracowników w IT. Wszystkie linki oraz transkrypcję dzisiejszej rozmowy znajdziesz pod adresem Rozmawiajmy na 188. Ocena lub recenzja podcastu w Twojej aplikacji jest bardzo cenna, więc nie zapomnij poświęcić na to kilka minut. Od niedawna można wystawiać oceny podcastom w Spotify. Będzie mi bardzo miło, jeśli w ten sposób oddzięczysz się za treści, które dla Ciebie tworzę. Dziękuję. Zastanawiasz się nad zmianą pracy, ale gdy przeglądasz oferty na popularnych stronach, to nie jesteś przekonany, czy młody, dynamiczny zespół oraz owocowe szkody są dla Ciebie? Na szczęście jest Solid Jobs. Portal z ofertami pracy dla ludzi, którzy chcą wiedzieć, ile będą zarabiać, z jakimi technologiami i nad jakimi projektami będą pracować. Solidne oferty pracy znajdziesz na solid.jobs. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a moją misją jest poszerzanie horyzontów ludzi z branży IT. Środkiem do tego jest m.in. ten podcast. Wspierając mnie przez Patronite, dzieląc się tym odcinkiem w swoich kręgach lub feedbackiem na jego temat Zenom, pomagasz w realizacji tej misji. A teraz życzę Ci już miłego słuchania! Odpalamy! Cześć, moim waszym gościem jest Strategic Consulting Manager w Spok, odpowiedzialny za szeroko rozumianą wspólną ewolucję w aspekcie ludzkim, strategicznym, operacyjnym i procesowym. Od dobrych 16 lat blisko związany z tematyką IT Service Management, Enterprise Service Management, czerpiący energię ze szczęścia innych, lubiący obserwować i wsłuchiwać się w rytm otoczenia, przemieszczając się rowerem. Moim waszym gościem jest Adam Morawski. Cześć Adam, bardzo mi miło gościcie w podcaście. Cześć, witam serdecznie. Dzisiaj z Adamem będziemy rozmawiać o roli technicznego konsultanta IT. Czym taka osoba musi się wyróżniać? Jakie funkcje pełni? Jakie są ścieżki kariery, które do takiej roli mogą prowadzić? Ale zanim do tego przejdziemy, to chciałbym cię, Adam, tak jak każdego mojego gościa, zapytać o to, czy słuchasz podcastów? Jeśli tak, to no może masz jakieś tutaj, wiesz, audycje na swojej liście, o których warto wspomnieć. Wiesz co, ja patrzę na to w ten sposób, że szukam, słucham i inspiruję się różnymi hmm. źródłami. Więc nie nazwałbym tego może, wiesz, słuchaniem jakimś namiętnym podcastów, natomiast radia, telewizji, ludzi, szeroko rozumianego broadcastingu, bo ja to tak definiuję, słucham, natomiast to nie są też, wiesz, konkretnie sprecyzowane rejony. To jest bardziej na zasadzie takie, jeżeli doprowadzi mnie dany dzień, dany moment do chęci eksploracji danego tematu, to to czynię. Ale to może się po prostu wydarzyć tak, że w momencie, kiedy słucham chociażby radia, to coś mnie na tyle zainteresuje i to może być naprawdę różne spektrum, że tak powiem, obszarów, w coś, co chcę wejść i dalej słucham, zagłębiam się hmm. w temat, poszerzam. Bardzo ciekawe. wiesz, Myślę sobie, że w tej roli konsultanta, o której tutaj będziemy dzisiaj rozmawiać, to takie poszerzanie horyzontów jest niezwykle istotne, żeby też z różnych źródeł czerpać wiedzę i inspirację, więc więc tutaj myślę, że doskonale się <laughs> ze swoją odpowiedzią wpasowałeś. Tak, wiesz, paradoksalnie to wygląda też tak, że właśnie ta inspiracja, te źródła one mogą pochodzić zupełnie z różnych rejonów, czasem kompletnie nieoczywistych. To znaczy, wiesz, to co czasem możemy sobie chcieć szufladkować, że to są te obszary, gdzie powinniśmy szukać wiedzy czy właśnie inspiracji, nie zawsze tak jest. To może być otoczenie, które na co dzień nie jest w żaden sposób definiowane czy skorelowane z tym, czego poszukujesz. W dzisiejszej rozmowie będziemy rozmawiać o tej roli konsultanta w kilku różnych takich perspektywach nie tylko jak rynek, jak klienci, jak osoby pracujące widzą konsultanta, ale też jak on sam siebie postrzega w sensie swoją, swoją rolę, swój, swój rozwój. Dlatego chciałbym rozpocząć, właśnie bazując na Twoim doświadczeniu, według Ciebie, czym ta rola konsultanta w świecie IT jest? Konsultant, no czyli doradca, ja bym tak powiedział. De facto bym powiedział, że to jest osoba, która chce wejść głęboko w biznes danego klienta zrozumieć jego potrzeby, utożsamić się, za, zasadniczo zamoczyć dwie pary butów u klienta, tak żeby troszeczkę Emanował, a może troszeczkę to jest złe słowo, bardzo mocno emanował organizacją danego klienta na zewnątrz i do wewnątrz swojej organizacji. Czyli ja na konsultanta patrzę na osobę bardzo proaktywną. Osoba, która jest na szpili, osoba, która jest oczywiście komunikatywna, chce rozmawiać z klientem, ale chce poczuć rytm i cykl życia klienta tak, żeby właśnie na tyle głęboko mogła zanurzyć się w meandrach danej organizacji, żeby mogła ją reprezentować zasadniczo wszędzie. Czyli to jest trochę takie spojrzenie, jakbyśmy sobie wyobrażyli, że jest to osoba, no, można powiedzieć zewnętrzna, bo zatrudniona jako mm. konsultant, ale de facto jest umocowana tak w biznesie klienta, że jest to regularny pracownik. Jasne, jestem bardzo ciekawy Twojej drogi zawodowej, jak do tej roli doszedłeś, bo wiesz, muszę Ci się przyznać, że bardzo mało znam takich osób, które od samego początku wiedziały, że chcą właśnie być, wiesz, konsultantem w IT. I to mnie trochę dziwi, bo w odróżnieniu tutaj na przykład, czy w zestawieniu z takimi biznesowymi konsultantami, no tam, tam często, bo częściej zdarza się, że faktycznie te osoby wiedzą, że w przyszłości, tak, będąc na przykład już na studiach, chcą zajmować się konsultingiem biznesowym w IT, to raczej jest rzadkość. Chyba, że mnie tutaj, wiesz, sprostujesz że powiesz, że jest inaczej. Natomiast jestem ciekawy, jak właśnie ta twoja kariera zawodowa się układała, czy ty świadomie ją planowałeś? Powiem tak, na pewno to się bardzo intensywnie zmienia, jeśli chodzi o założenie właśnie, czy chcę być konsultantem, czy nie, i jaka będzie moja droga. Czy ja planowałem karierę świadomie? Absolutnie tak, ale to sprowadzało się do obszarów, które były w moim obszarze zainteresowania. Mówię tutaj o szeroko rozumianym IT Service Management, Enterprise Service Management, czy ITIL. I tą drogą szedłem. Ja przez długi, od początku zasadniczo. Od początku studiów, bo tak się zaczynała praca magisterska i później wszystkie, że tak powiem, moje przystanki, e, gdzieś bardzo blisko tych elementów były i tam to wszystko rezonowało. Natomiast to, co było dla mnie bardzo istotne, to była współpraca z ludźmi. Bycie blisko ludzi i patrzenie na wykonywaną pracę, proces, Zadania z perspektywy, co to przynosi dla człowieka, dla organizacji, i jaka za tym idzie realna wartość. I teraz będąc, bo ja przez długi czas byłem po drugiej stronie czyli byłem osobą, która, można by powiedzieć, współpracowała właśnie z konsultantami zewnętrznymi. Natomiast w pewnym momencie warto sobie odpowiedzieć na pytanie, czy de facto jest tutaj jakaś fundamentalna różnica. Skoro konsultant zewnętrzny wchodzi do Twojego biznesu, skoro Ty, będąc w biznesie, reprezentujesz klienta, reprezentujesz swoich stakeholderów, bo tak mówimy tak naprawdę o pracownikach często mhm. wewnętrznych, tak? to są nasi klienci, to są nasi stakeholderzy. Jesteś dla nich konsultantem, jesteś dla nich doradcą. Ja chciałem sobie poszerzyć i zależało mi na tym, żeby poszerzyć spektrum i spojrzeć na to z drugiej mhm. strony. Natomiast jeśli chodzi o obszar działania i sposób, to to są tak naprawdę dwa podobne tryby. To jest kwestia czy jesteś wewnątrz organizacji, czy na zewnątrz, ale jeżeli wchodzisz z zewnątrz, to i tak tak naprawdę no musisz i powinieneś identyfikować z tym, z tym co jest w danej organizacji. No, myślę, że tutaj, jeśli chodzi o te ścieżki kariery, to jest ich całkiem sporo. Tak, to nie jest tak, że jest jedna jakaś wyznaczona. W sensie taka te, te ścieżki kariery, które gdzieś mają cię doprowadzić, właśnie do takiej roli konsultanta IT, jest ich całkiem sporo, więc trudno byłoby powiedzieć tutaj o jednym jakimś przepisie na taką ścieżkę kariery. Ale tutaj właśnie ten komponent ludzki, że tak go nazwę, o którym powiedziałeś, myślę, jest niezwykle istotny. I pewnie też z racji na to, że te umiejętności, tak chociażby komunikacji, wszelkiego typu umiejętności, które nazywamy, czy, które gdzieś tam pod parasol umiejętności miękkich poddajemy, no one, myślę, wpływają na to, że mówimy o zawodzie konsultanta, czy o roli konsultanta jako o jednym z zawodów przyszłości, bo okazuje się, że oprócz oczywiście technologii coraz częściej potrzebne nam są te umiejętności miękkie, te umiejętności związane z relacjami z innymi ludźmi. No właśnie, i tutaj pytanie do Ciebie, czy według Ciebie jest to zawód z przyszłości? Ewentualnie jeśli tak, to co powoduje, że konsultanci są uznawani za jeden z tych zawodów w przyszłości? Zdecydowanie tak. I, I tak jak powiedziałeś wcześniej, ścieżki dojścia do tego są różne i możemy na to patrzeć z perspektywy zawodu, nazwy stanowiska, ale też z perspektywy atrybutów, które dana osoba ma lub chce mieć. No czyli hmm. właśnie osoba, która może być bardzo techniczna, ale ma swobodę i chęci, żeby być blisko biznesu. Może to być oczywiście osoba bardziej nastawiona na aspekty biznesowo-procesowo-funkcjonalne i naturalnie, że tak powiem, jej takim terytorium będzie właśnie bliskość działania z klientem. No i teraz czy jest to zawód przyszłości? Absolutnie tak. Czy, jest, czy są to atrybuty bardzo istotne z punktu widzenia organizacji? Absolutnie tak. Czy to bardzo mocno ewoluowało na przestrzeni ostatnich de facto, chyba już możemy powiedzieć kilkunastu lat? Zdecydowanie tak, bo jeżeli nawet mówimy o roli dewelopera, programisty, osoby bardzo technicznej, to założenia biznesu są takie i to rośnie, apetyt na to rośnie, zapotrzebowanie rośnie, my chcemy i dla nas to jest bardzo cenna osoba chcemy, żeby ona wytwarzała dla nas dany produkt, projekt, ale chcemy też, żeby mogła z nami rozmawiać, żeby zrozumiała właśnie nasze potrzeby biznesowe, nasz biznes case, żeby mogła się właśnie wmontować w nasz rytm. Bo wtedy zaczyna się tak naprawdę stuprocentowa współpraca, kiedy my nie działamy na swoich osobnych, często oczywiście profesjonalnych, ale zapakowanych jednak klockach, tylko zaczynamy te puzle łączyć i patrzymy na to z perspektywy całości. To jest ten moment, kiedy następuje taka integracja i kompletność tego, co oczekuje biznes, w ogóle patrząc od IT. A jak patrzymy na to, jak zmieniało się IT na przestrzeni bardzo długiego już czasu, no to IT jest absolutnie integralną częścią biznesu. Biznes bez IT nie istnieje obecnie i, i odwrotnie. No i teraz, żeby to wszystko zaczynało dobrze funkcjonować i żeby oczywiście funkcjonowało w sposób jak najbardziej optymalny i wartościowy, to trzeba rozmawiać, trzeba doradzać, trzeba. Konsultować. Więc to są zawody, które absolutnie będą tutaj, one już wychodzą oczywiście na szpilę i zaczęła się od pewnego czasu już taka też redefinicja roli. Weźmy sobie mm -hmm. pod uwagę właśnie nazewnictwo techniczny konsultant. De facto możemy powiedzieć, że jest to często rola programisty czy dewelopera, no który poza tymi właśnie aspektami czysto twardymi, technicznymi doradza. Buduje. Portfolio buduje roadmapę wspólnie z klientem i rozumie potrzeby biznesowe, co później przekłada na technikalia. Jasne, rozumiem. Mówi się, że ten świat IT bardzo szybko się zmienia, że osoby pracujące w rolach związanych z IT muszą się rozwijać, że ich role również ewoluują. To oczywiście również dotyczy konsultantów. To są takie ogólne sformułowania. Natomiast chciałbym zapytać Ciebie, jak to wygląda w praktyce, jak ten zmieniający się świat IT wpływa na konieczność ewolucji i rozwoju właśnie w roli konsultanta? No w, pra w praktyce to wygląda tak, że warto dozbrajać umiejętności miękkie, warto wychodzić ze strefy komfortu, warto wychodzić poza schemat czysto techniczny na rzecz właśnie zrozumienia organizacji i klienta. Więc praktycznie ja bym powiedział, to też nie są drogi, które są od razu ułożone i, I możemy sobie teraz to defini de definiować czy klasyfikować łatwe, trudne, średnie do przejścia. To mhm. jest często taki naturalny bieg rozwoju danej osoby i organizacji, która w pewnym momencie wyczuwa taką potrzebę i zaczyna się zbroić. Zaczyna się zbroić, mówię tutaj o budowaniu właśnie kompetencji, dostarczaniu odpowiednich szkoleń, ale robią to też klienci. Robi to też biznes robi to otoczenie robi to środowisko bo po prostu siła rażenia osoby, która może zaprezentować umiejętności techniczne, ale miękkie i może właśnie proaktywnie kierować, drive'ować klienta, no jest z automatu predysponowana do tego, żeby klient tą osobę wybrał i z tą osobą chciał współpracować. Dlaczego? No bo dostaje właśnie kompletność. Natomiast drogi są różne i ja też zawsze jestem zwolennikiem tego, że to, że w tą stronę się przesuwamy, to nie powoduje żadnych luk. To znaczy mm. nadal jest i będzie zapotrzebowanie na wszystkie role, które były. Tego potrzebujemy. To jest kwestia, jak my się pozycjonujemy, jak budujemy na przykład zespół projektowy, jak chcemy się sformować, żeby te umiejętności krążyły w zespole. I nadal oczywiście będą potrzebne osoby bardzo techniczne i nadal będą potrzebni analitycy biznesowi. Ale wchodzi też gdzieś ten środek, te siły się łączą i to może być przez tego, to może się wydarzyć w ten sposób, że wytworzy się z tego jedna rola, ale po prostu może wystąpić taka komplementarność, że zespół jest tak właśnie skonstruowany, że to wszystko mamy. Mhm. E, I tak jak mówię, nie patrzyłbym nigdy na to w ten sposób, że gdzieś braki, luki się pojawią. To jest kwestia, jak my się chcemy przesuwać. Jako w ogóle IT, jako konsultanci, żeby móc dynamicznie adresować potrzeby klientów, no czyli de facto rynku? A na ile tutaj istotne jest, jak gdyby takie generalistyczne podejście do domeny, do problemu, a na ile dosyć wąska specjalizacja techniczna i też jak to się ma na przykład do pozyskiwania nowych umiejętności i nowej wiedzy przez konsultanta? Czy to mimo wszystko musi być takie dobre teoretyczne zrozumienie, czy. No, mimo wszystko, jednak ta praktyka jest też istotna. Praktyka jest istotna. Nie powiedziałbym, że to jest generalistyczne, to znaczy, że masz, powiedzmy, te atrybuty miękkie i jesteś gotowy. To, co mhm. zawsze jest i było zresztą kartą przetargową, to jest to, kiedy no właśnie możesz rozmawiać na poziomie technicznym, ale na poziomie biznesowym także. Nie będziesz i trudno będzie być ekspertem czy doradcą, właśnie konsultantem, nie znając technikaliów. To oczywiście nie oznacza, że Ty musisz wejść bardzo głęboko, natomiast powinieneś znać ten aspekt właśnie funkcjonalno-narzędziowy, techniczny też. Dlaczego? No, po to, żeby właśnie móc odpowiednio doradzać na każdej, że tak powiem, sferze. Te elementy techniczne interesują Cię z punktu widzenia zrozumienia z punktu widzenia komunikacji, no bo możesz być osobą, która oczywiście te technikalia może wytworzyć, ale możesz być osobą, która jest, będzie takim łącznikiem, to znaczy, właśnie połączy ten świat Deweloperski nazwijmy, świat mm. wytwarzania technicznego ze światem biznesu, bo tu i tu ty wejdziesz po środku i w dwóch miejscach będziesz miał bardzo dobre zrozumienie i będziesz mógł to przekładać i na język biznesowy, i na język techniczny. No i teraz pytanie, jak to wszystko się balansuje, bo jeżeli oczywiście osoby techniczne mogą też wykonywać te zadania, to tu się to wszystko nam dozbraja, wtedy osoba która była tym łącznikiem przesuwa się nieco wyżej i wchodzi jeszcze głębiej w biznes. Natomiast absolutnie nie nazwam tego podejściem generalistycznym. To się tyczy profesjonalizmu, eksperckości i tego, że musi znać swoją domenę, żeby móc być wiarygodnym doradcą. Mhm. Bo na poziomie ogólnym ten efekt może być trudny do wykonania w takim kontekście, że jest nie przekonywujący. jest przekonywujący. A ty najczęściej, czy ta rola powoduje, że ty jesteś tym driverem. Czyli de facto ty prowadzisz często wewnętrzny zespół, w jakimś oczywiście stopniu i w jakimś zakresie względem twojej roli, ale ty też prowadzisz i kreujesz pracę u klienta. Mhm. Więc tutaj budujesz po prostu zaufanie, budowanie zaufania polega na tym, że no emanuje od ciebie profesjonalizm i eksperckość, to znaczy wiesz, o czym rozmawiasz, i znasz swoją domenę. No właśnie, z dwóch stron tak sobie myślenia, czyli ta twoja eksperckość i profesjonalizm nadaje jak gdyby, czy też tworzy zaufanie zarówno po stronie biznesu, jak i tych osób, które zajmują się technikaliami na co dzień, nie? I jak gdyby jeśli nie wykażesz się z jednej strony tymi obietnościami miękkimi, a z drugiej strony technicznymi, no to przez którąkolwiek z tych grup po prostu nie będziesz traktowany, no, na serio można powiedzieć, no i ta rola, czy też ten potencjalny w twój wpływ jako konsultanta będzie po prostu mniejszy. Dobrze, wiesz, chciałbym Cię zapytać, czy też przeskoczyć teraz właśnie na tą domenę doradzania biznesu, czy skupić się głównie na tym obszarze. W jaki sposób konsultant właśnie staje się tym boosterem, o którym tutaj mówiłeś dla rozwoju biznesu klienta? Czego klient oczekuje od konsultanta również? Klient oczekuje kompetencji, klient oczekuje to, co mówiłem wcześniej: eksperckości i profesjonalizmu. Klient oczekuje zrozumienia bardzo dobrego biznesu. Biznesu oczywiście klienta, ale też otoczenia biznesu klienta, czyli danego sektora, warunków zewnętrznych. Klient oczekuje proaktywności. Klient oczekuje, że Wchodząc właśnie do klienta, jesteś e, no, playerem w jego, w jego zespole. E, klient często, oczywiście nie zawsze, ale ma i może, i powinien mieć takie założenie, że osoba, która doradza, wchodzi, może też wytwarzać kompetencje wewnątrz organizacji, bo tam hmm. ich może fizycznie nie być. I teraz tutaj pojawia się jedno z bardzo kluczowych zadań, właśnie konsultanta: to znaczy, właśnie budowanie dojrzałości, budowanie kompetencji u klienta, prowadząc i doradzając, rozumiejąc klienta i mówiąc, co będzie dla niego najlepsze w ewolucji z danym produktem, z daną aplikacją, z daną usługą. Natomiast wszyscy co do zasady chcemy, żeby z tego czerpali. I tutaj zadanie dla konsultanta jest duże, bo zakres roli jest duży. On daje z miejsca bardzo dużo autonomii, daje dużo wpływu i możliwości zmian, natomiast to powoduje, że konsultant doradca no, musi właśnie wykazać się odpowiednimi atrybutami, żeby zbudować zaufanie. Tak, żeby de facto prowadzić organizację do przodu. No i tutaj mhm. w takich momentach zawsze rozmawiamy, że jest to na tyle istotne i duże, że faktycznie jedna rola, jeden człowiek, oczywiście zawsze ze swoim zespołem, może spowodować, że organizacja szybko rośnie i przyspiesza. Mhm. Bo łapie wiele wątków, jest w stanie to zrobić. I jest de facto takim zawsze integratorem między biznesem a chociażby dostawcą, no ale tworzymy wszyscy razem całość. I to jest taka osoba, którą ja zawsze nazywam, że będzie na szpili. Będzie mm -hmm. na szpili, dlatego że bardzo dużo interesariuszy, bardzo dużo ludzi będzie do tej osoby chciało i powinno tak robić pukać żeby spytać się, to gdzie teraz idziemy, bo to jest trochę nasz taki wskaźnik, jak powinniśmy się przesuwać, ale też hmm. powiedzieć to, jak my to zrobimy. Tutaj wielokrotnie podkreślasz tą istotność, to znaczenie konsultingu, czy konsultanta w budowaniu. No, wspólnego takiego sukcesu i też dalszego rozwoju firmy. Zastanawiam się, dlaczego tak jest, dlaczego tak może być i czy, no nie wiem, czy to jest jak gdyby niezbędny element. No bo możemy powiedzieć, pozyskajmy te kompetencje z rynku, tak? Zatrudnijmy kogoś i możemy się bez tego konsultingu obejść. Mimo wszystko, jeśli obserwuje się rynek, no to widzi się, że konsulting, zwłaszcza w ostatnich latach, bardzo mocno się rozwija. Więc jak gdyby podsumowując, chciałbym Cię zapytać, dlaczego ten konsulting jest tak istotny w budowaniu Obecnego sukcesu i też w panowaniu rozwoju na przyszłość. Ponieważ, ponieważ firmy nie chciałyby patrzeć i nie chcą tak patrzeć, jeśli chodzi o konsulting, jako na taki wiesz, książkowy outsourcing. To znaczy wystawiamy to na zewnątrz, tam jest wiedza, to będzie dla nas dostarczone. Jeżeli będziemy mieli jakiekolwiek potrzeby, to to wszystko jest właśnie wyoutsourcowane na zewnątrz. No, właśnie, konsulting się różni co do zasady i nawet z definicji tym, że jest to jednak doradca. Doradca, który pozostawia po sobie spuściznę w postaci wiedzy, w postaci przeszkolenia osób, w postaci wskazania, co i jak zostało zrobione, że organizacja właśnie może wtedy płynnie z tego skorzystać. To znaczy jest to wartość, która została wewnątrz organizacji, a nie była czysto zakupiona. W takim sensie, że dostarczyliśmy jakiś produkt, natomiast później już wokół tego produktu być może nie ma aż tylu kompetencji, ile moglibyśmy mieć. To jest właśnie różnica konsultingu, że doradza, prowadzi i przez to to, co kreuje, jest integralną częścią biznesu i danej organizacji. To jest ważne, to, to jest ważne dla e, klientów, bo to jest zawsze też pytanie takie: jak my chcemy się zbroić in-house versus e, poza naszą firmą? No mm. i rola konsultanta to jest właśnie taka, która występuje tu i tu, czyli jakbyśmy sobie to chcieli zwizualizować, to się powiedzieli, że oczywiście tą jedną nogę ma po stronie, po stronie dostarczania, po stronie po stronie wendora, drugą nogę u, u klienta, ale, ale jest tym łącznikiem, a jak trzeba, to właśnie dwie nogi wsadza do, do klienta, po to, żeby wpłynąć konkretnie na organizację, czyli hmm. mieć na określony czas, często bardzo długi, osobę, która przyszła z zewnątrz, ale funkcjonuje dokładnie jak każdy wewnętrzny pracownik. Czuje, mm. czuje naturę danego biznesu, więc to jest realna z automatu wartość dla osób, które chcą pozyskać doradztwo w takiej sferze, że faktycznie to ma przełożenie na ich biznes, a nie jest traktowane to jako czysto zewnętrzna usługa powiedzieliśmy wcześniej, że to znaczenie, ta rola konsultantów na rynku IT rośnie. Myślę, że pracodawcy też dostrzegają właśnie taką potrzebę, bo coraz częściej mówi się o tym, że nie potrzebujemy tylko software developerów, ale potrzebujemy bardziej software engineers albo też product engineers, czyli takie osoby, które, prawda, które nie tylko mają tą ekspertyzę techniczną, którzy doskonale znają technikalia, ale również po części pełnią trochę rolę właśnie konsultantów, takich osób, które są w stanie porozmawiać z tym przysłowiem Biznesem coś doradzić, jakoś właśnie wspomóc rozwój biznesu, a nie tylko zrealizować powierzone im działanie czy też zadanie. Czy według Ciebie ten trend będzie następował, i czy coraz częściej osoby, które no, zajmują się powiedzmy software developmentem, ale to myślę, że można też rozszerzyć na inne specjalizacje IT, powinny bardziej myśleć o tym, że no, powinny się stawać konsultantami w firmach, w których pracują, a nie tylko realizatorami technicznych zagadnień? Tak, to, 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 to się to się wydarzyło już dobry kawał czasu temu, to, to jest absolutnie aktualne, tak, to będzie też rosło, jeśli chodzi o zapotrzebowanie. Ja zawsze też podaję taki przykład organizacji, które chociażby nie mają kompetencji wewnątrz. Tak, ich oczekiwanie jest takie, że jeżeli przyjdę do firmy, przyjdę do dostawcy, to dostanę te kompetencje. To znaczy, to nie znaczy że teraz dostawca da mi ludzi, a ja im powiem, co mają robić, bo to są moje potrzeby, tylko właśnie da mi taki skład, który powie mi, co ja potrzebuję, wytworzy de facto za mnie miejscowo moje potrzeby, moje wymagania i zrobi to dla mnie. Więc jakkolwiek byśmy nie patrzyli, czy to jest, wiesz, budowanie kompetencji wewnątrz organizacji, czy pozyskiwanie przez zapukanie do odpowiedniego dostawcy, to w każdym przypadku to będą bardzo ważne elementy, bo to powoduje, że będziemy mogli realnie wpływać i realną wartość dostarczać w biznesie. Szczególnie, że wiemy, że środowisko IT biznesu jest coraz bardziej dynamiczne. Ta dynamika wzrasta, więc reakcja na zmianę jest potrzebna. Bardzo szybka, jak pewnie nigdy dotąd. Ta transformacja przyspiesza w nieprawdopodobny sposób. E, więc, mając takich ludzi, w cudzysów, oczywiście mówię tutaj bardzo pozytywnie, takie zasoby, które mogą kreować i wkomponować się w biznes, rozumieć i wytwarzać, to takie oczekiwania były, są i to tylko będzie rosło, bo to jest, bo to jest ten czynnik, który z punktu widzenia każdej organizacji robi różnicę. Mhm. Chciałbym, żebyśmy na ten temat spojrzeli też z perspektywy typu firm, które są szczególnie mocne tutaj w Polsce, jeśli patrzymy, myślę, że można powiedzieć spokojnie, globalnie, czyli software house'ów, które myślę, że wcześniej były raczej spostrzegane jako no, tego typu firma, czy tego typu dostawca, który ma zadanie właśnie zrealizować ze strony technicznej projekt, natomiast teraz ta optyka nieco się zmienia. Chciałbym zobaczyć, zobaczyć czy też spojrzeć na to z Twojego doświadczenia, czy według Ciebie... Obecnie już ta zmiana następuje i czy w przyszłości właśnie software house'y nie będą zmuszone do tego, żeby też tego typu usługi, nazwałbym to, konsultingowe, swoim klientom dostarczać? Absolutnie, abs absolutnie, absolutnie. To, 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 to się zmienia. To, to, to jest znowu element, który już od dłuższego czasu trwa. Zmienia się profilowanie firm, to znaczy taki macierzysty software house. Często już nie jest postrzegany tylko i wyłącznie jako software house, tylko właśnie mhm. dostawca e, większej ilości usług, i jedną z tych usług jest oczywiście naturalnie consulting. I teraz tak jak patrzymy sobie na rynek i właśnie byśmy patrzyli powiedzmy na takie dwa koszyki, software house, firmy czysto consultingowe, to w jednym i w drugim miejscu następuje przetasowanie przetasowanie w takim sensie, jak my chcemy właśnie e, kompletować nasze umiejętności, nie? czyli jakie, jakie, jaki możemy mieć wachlarz, żeby być konkurencyjnymi na rynku i w zasadzie jeden i drugi koszyk czerpie z siebie wzajemnie, e, to znaczy właśnie modelujemy firmy jako dostawca pełnego właśnie spektrum czy wachlarza usług po to, żeby być konkurencyjnymi. Po to, że w momencie, kiedy klient wybiera, a to jest bardzo zawsze ważny element, to jeżeli klient patrzy w sposób właśnie kompletności tego, że on chce mieć wiele elementów zaadresowanych, bo takie są naturalne potrzeby biznesu i chce, żeby był prowadzony w swojej podróży, w swojej ewolucji, to naturalnie będzie patrzył bardziej przychylnie na te jednostki, na te firmy, które będą to oferowały. Bo jeżeli mamy, działamy w sposób rozproszony i musimy więcej niż jednego gracza zaprosić, co oczywiście w zależności od skali jest też absolutnie naturalnym czynnikiem, ale jeżeli ja mogę mieć i skorzystać z więcej ilości usług, które mnie interesują, dostarczenie produktu, projektu, doradztwo, maintenance and development, czyli wsparcie takie powdrożeniowe, zbudowanie kompetencji, zbudowanie, zbudowanie odpowiednich materiałów szkoleniowych, testowanie UX, UI, tego typu elementy. Tutaj rzucam czysto przykładowo, ale występuje już jakaś kompletność, że ten Cykl życia produktu czy projektu zaczyna się od początku, ale w momencie dostarczenia projektu czy produktu to my się tutaj nie odcinamy, tylko dalej kontynuujemy naszą podróż, i te elementy dalej się pojawiają, są wytwarzane i płynnie przechodzimy razem na inne terytoria. Budujemy oczywiście wtedy partnerstwo, budujemy zaufanie, budujemy długofalową współpracę, to to klient zawsze doceni. To klient zawsze doceni, dlatego mhm. następuje absolutnie tutaj wzmocnienie w tych elementach, żeby no właśnie wkomponować, móc się wkomponować szybko w biznes i tworzyć też dłuższe partnerstwo i przebieć się na pewno dłużej z klientem, najchętniej, żeby to był maraton albo lepiej, nie? Opowiedziałeś tutaj o licznych zaletach, licznych walorach właśnie współpracy na takich zasadach współpracy konsultingowej. Chciałbym Cię zapytać, jakie potrzeby, jakie wyzwania klientów właśnie ten model współpracy opartej o Consulting adresuje? Przede wszystkim budowanie dojrzałości, budowanie wspólnej ewolucji, budowanie wspólnie kompetencji. Wskazanie, to jest tutaj bardzo istotne, wskazanie strategiczne, w którym kierunku klient, jego organizacja powinni się przesuwać. I to wbrew pozorom nie jest ani szybkie, ani łatwe ćwiczenie, ponieważ kierunków co do zasady jest wiele. I wiemy jak rynek funkcjonuje, wiemy jaka jest dynamika, więc tutaj odpowiednie rozpoznanie sytuacji, ale też taka umiejętność spojrzenia wstecz tego, co zostało już zrobione, jak to może być wykorzystane teraz i w przyszłości, ale też powiedzenie sobie w sposób otwarty, że być może to, co teraz jest u klienta, jest warte zmiany w tym momencie, bo. To jest ten moment, kiedy powinniśmy to zrobić, bo później będziemy tworzyć duch technologiczny i procesowy. To to są takie wyzwania klientów, które z punktu widzenia ich są arcy ważne. To znaczy, żeby móc skorzystać z bazy, którą mamy albo ją szybko przeredagować i bardzo szybko przyspieszyć, przesuwając się do przodu, ale właśnie w oparciu o kompetencje, w oparciu o zaufanie, w oparciu o ekspertów, którzy przychodzą, bo to są często eksperci, mm -hmm. czy grupa ekspertów, którzy wchodzą z konsultantem i jest poczucie, że to jest bardzo dobrze i sprawnie prowadzone działanie, które faktycznie powoduje, że my się transformujemy i idziemy w odpowiednim kierunku, nie zbaczamy ze ścieżki. Komponowani jesteśmy w strategię rozwoju firmy, ale wchodzimy też de facto ze swoją strategią i idziemy do przodu, czyli tak naprawdę biznes i IT zaczynają w pewnym momencie dostrzegać, że to jest ta wartość, tego dwie strony oczekiwały, tego dwie strony potrzebowały. Bardzo ważne, ponieważ często jest tak, że i to jest aspekt, który zawsze powinien być unikany. To znaczy, budować, tworzyć czy dostarczając jakikolwiek produkt w oderwaniu od tego, co jest wokół Ciebie w organizacji. Bo mm -hmm. wtedy faktycznie tworzą się takie, nie chcę to nazwać silosami, ale osobne pudełka, które niekoniecznie muszą współgrać ze sobą. A co jakbyśmy trochę zmienili optykę i powiedzieli to najpierw się rozejrzmy i to też jest bardzo ten ważny element konsultingu, taka analiza, rozpoznanie, discovery, Rozejrzmy się, co jest wokoło Zobaczmy, co można wykorzystać, co powinniśmy zmienić i jak teraz powinniśmy skroić swoje działania i zadania, żeby całość organizacji mogła z tego skorzystać, a nie żebyśmy dostarczali jeden element, który w żaden sposób nie rezonuje z innymi. To jest pułapka mhm. i z punktu widzenia właśnie też konsultingu takiego strategicznego właśnie budowania roadmapy, bardzo istotna, żeby jej unikać, i spojrzeć holistycznie, oczekiwanie mhm. zdecydowanie biznesu i takie potrzeby, które na pewno są zawsze żywe i aktywne do zaadresowania. Chciałbym jeszcze na chwilkę wrócić do ścieżek kariery. Na początku trochę o tym rozmawialiśmy, zapytałem, jak to wyglądało w Twoim przypadku. Chciałbym, żebyśmy trochę bardziej generalnie spróbowali ten temat ugryźć, czyli na przykład jakiego typu ścieżki kariery Ty widzisz wśród konsultantów i czy według Ciebie jest to taka naturalna progresja dla osób, które wcześniej zajmowały się bardziej technicznymi zagadnieniami deweloperów, inżynierów itd. Tak. Tak, odpowiedź to jest z automatu tak. Natomiast ja zawsze sobie rezerwuję to w ten sposób i patrzę na to w sposób naturalny. To, to nie znaczy, że teraz wszyscy powinni, muszą w tą stronę iść, bo mhm. ja jestem zwolennikiem podejścia takiego, że miejsce jest dla wszystkich, to jest kwestia tego, jak my się wszyscy suplementujemy. Więc teraz odpowiadając na twoje pytanie, to ja bym spojrzał na to znowu z dwóch perspektyw. Techniczna osoba która przesuwa się w stronę konsultingu, to nie znaczy, że ona porzuca to wszystko, co zdobyła do tej pory na rzecz konsultingu. To absolutnie nie tędy droga. Ona dobudowuje tą sferę doradczą do tego, co ma, po to, żeby właśnie ta siła rażenia była jeszcze większa, pojawiła się komplementarność. No i było oczywiście takie spojrzenie, że możemy złapać ten element, ale możemy złapać też ten element. To powoduje, że My indywidualnie się cały czas rozwijamy, ale też dobudowujemy w ogóle umiejętności, które są potrzebne dla klienta, bo stajemy się bardziej wszechstronnymi zawodnikami. I jedna droga jest właśnie to, co powiedziałeś: od strony technicznej, że wyrasta nam tutaj ten taki atrybut konsultingowy. Ale nic nie stoi na przeszkodzie i to też tak funkcjonuje i tak rynek działa i tak ludzie też przesuwają się i bardzo dobrze. Konsultant, który był nakierowany bardziej na tą sferę właśnie biznesowo, procesowo funkcjonalną, przez to, że ma zrozumienie technikaliów, przez to, że na co dzień właśnie rozmawia z osobami bardziej technicznymi, inżynierami, deweloperami, to on też może schodzić po te atrybuty, i dokładnie teście do zbraja, tylko idąc po prostu inną ścieżką, ale, ale schodzi czy, czy czerpie też z tych elementów właśnie czysto technicznych. E, I dla mnie to jest zasadniczo całe, ca, ca, całe piękno, trochę tutaj tego, tego zagadnienia. To znaczy, bo to powoduje i od razu narzuca taką perspektywę, że wszystkie role, które teraz występują, one są potrzebne, one są ważne, one będą. Natomiast. Mhm. Jak patrzymy sobie teraz na taki uniwersalizm i wszechstronność i odpowiedzenie sobie, ja sam, czy warto, żebym poszedł i sobie doszlifował kierunek konsultingu, bo spowoduje, że będę mógł wejść jeszcze w ten rejon, że poczuję bardziej biznes, że wyjdę właśnie na ten front, to róbmy to, to róbmy to. Ja też jestem zwolennikiem tego, że nie zawsze trzeba to opakować w konkretną rolę i zakres, ale właśnie w taki koszyk umiejętności i atrybutów, które chcemy rozwijać w organizacji czy indywidualnie. I po prostu możemy powiedzieć, że to doradztwo się u nas w jakim stopniu pojawia. To nie znaczy, że to doradztwo teraz ma w kontekście technicznej osoby zjeść 75% czy 100% czasu, ale wystarczy, że pojawi się w 10, 15 czy 5%. To powoduje też, że już możemy przesuwać się na nieco inne rejony i akcenty zespołu, które dostarczają aplikacje, produkt, projekt, też mogą być już nieco inaczej rozkładane. Tu się tworzy wartość, bo zespół po prostu może iść po więcej. Adam, tutaj mówiłeś o tej roli konsultanta technicznego w wielu superlatywach. Widać, że masz po prostu duże doświadczenie i jesteś w stanie wyciągnąć esencję tej roli. Natomiast chciałbym Cię zapytać, jakie są jej minusy? Co Tobie na co dzień sprawia najwięcej wyzwań właśnie? zajmując się konsultingiem IT? Ja pewnie bym nie powiedział, że to są minusy. Ja zawsze wolę postawić pytanie w ten sposób, czy to jest dla, dla każdego, nie? Czy, mm -hmm. czy, że tak powiem, ugadanie się z ludźmi przez długi czas to jest coś, co ja chcę i będę robił? Czy wolę mieć po prostu też dużo czasu dla siebie, żeby wytwarzać te elementy, które są ważne, o które zostałem poproszony i które się wkomponują w całość oczywiście wartości produktu, ale inne osoby są właśnie na tej szpili. Chyba tak bym postawił pytanie, bo jakbyś mnie spytał osobiście, patrząc przez pryzmat ludzi, bycia z ludźmi, chęci zrozumienia każdego ich problemu i rozbicia tego też na takie części pierwsze. Dla mnie to jest naturalny tryb działania, tak? Natomiast jakbyś spytał mhm. teraz mnie, czy po takich wiesz długich rundach rozmów można być zmęczonym? Tak, pewnie sam to też wiesz mhm. e, doskonale, e, tak. czy to jest dla wszystkich, że chcesz e, no właśnie być Cały czas gdzieś na froncie, cały czas wprzężony, że tak powiem, w komunikację. Nie, to nie jest dla wszystkich i tak bym chyba na to spojrzał. Ja wyzwania widzę bardziej od strony takiej osobowościowej i też takiego naturalnego wyboru, czy to jest dla mnie, ale nie patrząc na to w ten sposób, że to jest. Fajne czy niefajne, czy tu są jakieś minusy, tylko po prostu odpowiadając sobie na pytanie, z czym to się wiąże. I jak wiesz, mi to pytanie: no to rola, oczywiście, konsultanta wiąże się z tym, że jesteś bardzo blisko ludzi, bardzo dużo stawiasz na rozmowy, i to, co jest bardzo istotne z mojego punktu widzenia w ogóle taki, wiesz, taki zasób współczesny. To jest komunikat, to jest informacja. To znaczy, jak się komunikujesz, jak korzystasz z informacji, co robisz z tym zasobem, który w dzisiejszych czasach jest, no, bardzo istotny, ponieważ informacja może być przedstawiona w różny sposób, może być zrozumiana w różny sposób i na pewno po stronie właśnie doradcy czy konsultanta potrzebna jest taka, wiesz, ekwilibrystyka, żeby dotrzeć mhm. do każdego z komunikatem, ale żeby ten komunikat też dobrze zrozumieć i odebrać od kogoś i jeszcze odpowiednio tym komunikatem podzielić się z odpowiednią grupą ludzi, tak żeby wszyscy właśnie spojrzeli na tą układankę i spojrzeli, okej okay, to wszyscy patrzymy tak samo. A używasz przecież różnych sformułowań, różnej nomenklatury, stakeholderzy są różni, z różnych sektorów, z różnych biznesów, a ty łączysz jeszcze tą sferę, właśnie biznesową, z techniczną najczęściej. Więc to jest chyba taki element, który ja zawsze bym powiedział i, 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 tak bym wrzucił, że tak powiem, na radar danej osoby, czy dobrze się w tym będziesz czuł, nie? albo czy w tą stronę chcesz się przesuwać. Natomiast, jakby dodając i trochę rozszerzając tą wypowiedź jeszcze, czy to musi być właśnie całe twoje pole działania? Nie. Czy można na to spojrzeć mm. w sposób, że jest to element dodatkowy, który właśnie możesz wzmacniać jako osoba techniczna i jakiś procent sobie wyłuskać też na te zadania? Tak. I do tego zawsze zachęcam, że, że to warto robić. Do świadomego wyboru roli technicznego konsultanta w IT namawiał dzisiaj Adam Morawski z firmy Spok. Adam, bardzo ci dziękuję za poświęcony czas i za tę rozmowę. Również bardzo dziękuję. Przyjemność po mojej stronie. Cieszę się bardzo, ale zanim się rozłączymy, chciałbym Cię jeszcze zapytać, gdzie Cię można znaleźć w internecie, gdzie możemy słuchaczy odeskać. Można mnie znaleźć na moim profilu na LinkedIn i tam serdecznie zachęcam naszych słuchaczy, którym również bardzo dziękuję. Jeżeli pojawiłyby się też jakieś pytania, to absolutnie jestem bardzo otwarty. To jest faktycznie rejon obszar, który jest bardzo bliski mi, więc jeżeli tylko byście chcieli poszerzyć zrozumienie takiej roli, z czym to się wiąże, z perspektywy też firmie, w której aktualnie jestem, czyli w Spoku, bardzo serdecznie zachęcam. Linki i namiary na Adama oczywiście znajdą się w notatce do odcinka. Adam, ja Ci jeszcze raz bardzo dziękuję. Miłego dnia, do usłyszenia i cześć. Dzięki serdeczne, pozdrawiam, cześć. I to na tyle z tego, co przygotowałem dla Ciebie na dzisiaj. Po więcej wartościowych treści zapraszam Cię do wcześniejszych odcinków. A już teraz, zgodnie z tym, co czujesz, wystaw ocenę, recenzję lub komentarz aplikacji, której słuchasz lub w social mediach. Zawsze możesz się ze mną skontaktować pod adresem Krzysztof Mopa, porozmawiajmy o it.pl lub przez media społecznościowe. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a to był odcinek podcastu Porozmawiajmy o IT o roli technicznego konsultanta w IT. Zapraszam do kolejnego odcinka już wkrótce. Cześć!